Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na Wośnicach. To jest odcineczek, który nagrywam, bo miałam dla Was nagrane coś już z Wośnic, a mianowicie sprzedaż, bo jak widzicie, saldo jest dość duże. Ale odcinek po pierwsze był okropnie nudny, a po drugie stwierdziłam, że co to za odcinek zjeżdżenia w to miejsce z powrotem z rzeczami na sprzedaż. A więc dziś będziemy inwestować i jeżeli ten odcineczek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy! A więc tak, jak już wspominałam, będziemy inwestować w krówki. W międzyczasie opowiem Wam o zmianach, no bo troszkę się zmieniło. Jak widzicie, mamy sporo szklarni, które są ustawione na dystrybucję, więc one tak naprawdę, raczej dokładnie to one są ustawione na sprzedaż. Bo one są takimi wolno stojącymi zarobkowymi stacjami, że tak powiem. Jeżeli chodzi o młyny, no to są ustawione na dystrybucję właśnie. Mąka jest dystrybuowana bezpośrednio do piekarni na chleb. Póki co truskawki na ciasta są gotowe. Tutaj jestem po zbiorach pszenicy na mąkę. Nie, tam był rzepak zbieran na olej, przepraszam. Pszenica jeszcze miesiąc do zbioru, ale na ten moment zajmiemy się krowami i na tym oprę dzisiejszy odcinek. On nie będzie jakiś kolosalnie długi, no bo chcę tylko tutaj właśnie te krowy ogarnąć. Przywieźć im jedzonko, paszę i ustawimy też mleczarnię, jeżeli starczy pieniędzy. No wszystko się okaże na bieżąco. Ok, jesteśmy w sklepie i tutaj będziemy szukać tych krów. Już powinno być na nie mnie stać. Chodzi mi o te krowy. Tak, jak widzicie, stać już mnie. Choć powiem Wam, że nie było prosto. Bardzo dużo rzeczy musiałam sprzedać. Czekajcie, bo ja w ogóle nie wiem, jak one... O, musimy tak w ten sposób to bardziej zrobić. Kurczę, czy ja będę miała tutaj przejazd wtedy? No, nie wiem, czy nie muszę zniszczyć trochę szklarni, ale możemy to zrobić, to akurat nie jest problem. Bo szklarnie to mamy sporo, one są, tak jak mówię, taką tylko dodatkową gotóweczką. Nie jest jakoś to bardzo istotne dla mnie. A, chociaż trochę hajsu wpadło jeszcze, więc tak, spoko. Trawkę sobie tylko tutaj namalujemy. Okej, teren nie jest jakoś super równy, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. Odwrócimy sobie je... Nie, no w tą stronę, bo tutaj jest wszystko do wwożenia, wywożenia. Chociaż ten teren naprawdę jest krzywy. O, zrobimy tak. Myślę, że będzie git. Dzieci zachodzi na inny obiekt. O, dobra. No i mamy piękną, cudowną oborę. Okej, teraz jak z tamtej strony się wrzuca te rzeczy, w sensie te rzeczy, mówię o sianie i tak dalej, rzeczy, nie rzeczy, ciężko to określić. Musimy tutaj sobie troszeczkę pomalować, żeby ładniej to wyglądało. To trochę pola zniszczyłam, w sensie to pole i tak pójdzie na ten, ja je później kupię i też stąd wykarczuję, nie będzie tu tego pola. Bo mnie denerwuje. Po prostu. Najprościej w świecie, jest tu kompletnie niepotrzebna. Nie będę tutaj kłamać, że będę je zachowywać, bo nie mam zamiaru. Okej, w ogóle nagrywam ten odcinek dla Was na piątek. Bo w czwartek, albo może na czwartek, w każdym razie nagrywam ten odcinek przed odcinkiem środowym. Tak, środowym, bo w środę, jak już wiecie, wjechał pierwszy odcinek trzeciego sezonu Wrednej Farmy i to jest dopiero sezon. Mam nadzieję, że wyszło tak, jak zamierzałam, bo jeszcze nie nagraliśmy tego wszystkiego, ale zapowiada się naprawdę ciekawie. O, tutaj jest gwiazd. Tylko tak, co tutaj się sypie? Nie mam pojęcia, co się tutaj sypie, więc... na spokojnie będę sobie tutaj... Tu jest mleczko na pewno. Tak, tu jest mleczko. Tu się zwierzątka ogarnia, a tutaj się wrzuca... trawa, słoma, kiszonka. Więc myślę, że okej. Tego się nie otwiera. Nie, nie otwiera się tego. Dobra.
To pierwsze, co musimy, to musimy... Wow, co ja włączyłam? Jak ja to włączyłam? O, dobra. Musimy jechać po bele, które są strasznie daleko. Ogólnie będę przenosiła te belowe te silosy. Silosy na bele, Boże, belowe silosy. Silosy na bele będę przenosiła później tutaj bliżej. Może nawet na to pole, które usunę później. Tylko, że no jeszcze nie w tym momencie. Właśnie, bo tu jest ciągnik drugi. Patrzę, który byłby lepszy. Chyba ten sobie weźmiemy. No nie, nie w tą stronę, co? Dobra, pojedziemy sobie przodem, będzie szybciej. Tak wiem, jeżdżę po polu, tak wiem, krwawią wam oczy, przeżyjecie. Ja chyba tego nie przeżyję, że niektórzy dalej uważają, że moja gra jest straszna, bo robię niedopuszczalne rzeczy, typu... Co ja klikam dzisiaj? Co jest ze mną nie tak? Że robię niedopuszczalne rzeczy, typu jazda po zasianym polu, albo po zbiorach, albo używanie super siły, albo autoloada. Ja powtórzę po raz milion setny, że ja gram całkowicie nierealnie na Wośnicach. To od początku miała być nierealna rozgrywka, więc no tutaj proszę z przymrużeniem oka podchodzić. To ma być po prostu taki serwerek, zapis, safe, na którym ja po prostu się uczę grać i to ma mi sprawiać po prostu przyjemność najprościej w świecie. I mam nadzieję, że oglądanie tego wam sprawia przyjemność. No i tyle tak naprawdę. Mam rzeszę oddanych widzów, których kocham całym serduszkiem, rzecz jasna. Więc no, tutaj te komentarze nie wpływają na mnie mocno, ale jednak wolałabym to sprostować. Bo może niektórzy nowi widzowie nie wiedzą, że od początku założeniem tej serii było to, że ma to być całkowicie nierealna seria, na której na luzie nauczę się po prostu czegokolwiek o farmingu. No. Tak, dla sprostowania. A teraz zabierajmy te bele i jedziemy je powozić do krówków. Krówków, krówek. Tak, oczywiście ja mówię, ja wiem, że mówi się krówek albo krów, ale ja lubię sobie czasem tak poprzekręcać słowa, bo ostatnio też ktoś mnie poprawiał. Też troszeczkę absurdalne. Dobra, musiałam wszystko stąd wywalić. Okej. Okay. Róbmy sobie tak. No, chodź tu przyczep, bo ja wiem, że jesteś ciężka i nie chcesz jechać, ale musisz. Bo mi się nie chce no, super, ja przepchnę tą kieszonkę, ona na 100% mi się schowa z powrotem do tego. Nie ma tak, ja się tak nie bawię. W ogóle ta kieszonka jest różowa, to jest super, super, super cute. No patrzcie, jeszcze mnie wykręciła ta przyczepa. Już utrudniają od samego początku. Patrzcie, no co za... No nie da się tego dać bliżej, no. O, dobra, git. Powiedzmy. Dobra, włączmy... ładowanko. Czepa mi spierdziela. Czepo, nie uciekaj. Jeszcze bele zostały do załadowania. Lewy shift i R. No jeszcze jedna, no nie. No tak się nie robi. Ej, w ogóle sprawdźcie, czy ja muszę wchodzić do tego. Lewy shift i R. Nie no, muszę wejść do środka. Opsa. No mnie zlagowało, Boże. Chociaż dzisiaj jest lepiej niż... w ogóle poprzedni odcinek nagrywałam wczoraj. No i on był nagrywany właśnie z tych sprzedaży. I o matko, jakie ja miałam tam lagi. Ludzie, ja nie wiem, co się wydarzyło. Ja wiem, że ja mam lagi. Mam słaby komputer, już się śmiałam, że zbiórkę zrobię na podzespołu do komputera. Bo tak się cięło, ale no dzisiaj już jest git. Ja wiem też, że jest gorąco. I komputerkowi też jest gorąco. Ale kurczę, jednak takie lagi, jakie miałam wczoraj, to jeszcze nigdy nie miałam. W ogóle strasznie dużo kieszonki. Ale to dobrze, może na długo starczy. Na początek nie będziemy mieli jakieś mnóstwo krów, ze względu na to, że trzeba je kupić, a one nie są wcale takie tanie. Ale będziemy mieć, to jest ważne.
Ważne, że będą w ogóle. Dobra. Strona rozładunku potrzebujemy lewą. Piszonka chyba była tutaj dalej. Okej. Okay. Olejek jest zablokowany. Oh my godness. Bo tam jest ten. Tam jest ten cały właśnie... O, udało się. Git. Dobra. Kiszonka się zjadła. W sensie dała się do paszowozu. Genialnie. Możemy jechać dalej. No, musimy tutaj właśnie załadować tę paszę dla naszego robocika. Nie wiem, czy to się w ogóle jakoś uruchamia, czy coś się z tym robi. Nie mam pojęcia. Jak już wspominałam, jeszcze tego nigdy nie miałam. W sensie nie miałam jeszcze nigdy tej obory. Ona była teraz na serwerze na drugim sezonie, tym, którym nie nagrywałam. W sensie nie nagrywałam tego sezonu drugiego. On miał być na live'ach, ale live było tak skromnie, poza tym nie mogłam nigdy na live'ie tego znaleźć, no, ale w każdym razie na live mieliśmy tą oborę właśnie, no tylko, że akurat tym zajmował się Size na drugim sezonie, on się zajmował krowami, nie moja bajka. Tutaj krowy są niestety mi bardzo potrzebne, bo potrzebuję dużo rzeczy z mleczka. Ale tak jak mówię, no nie... Nie planowałam robić te emerki i dlatego to wszystko się wydarzyło. 11 tysięcy litrów i wszystkie bale. Ojojoj, ale tej słomy jest, moi drodzy państwo. Dobra. Och, znowu lagi. Och, jak ja kocham lagi. Lewy shift i R. No nie, za daleko stoję. W ogóle gubię to, że trzeba się zatrzymać, żeby załadować cokolwiek na tym, na ten samochód. No, ej no, stój tu. Boże, ja sobie nie wyobrażam. Ja wiem, że niektórzy tak grają, bo to jest realna rozgrywka właśnie o tym. Wiele razy piszcie mi w komentarzach. Jak można bez super siły wózkiem widłowym nakładać te bele? Albo chociażby z autoloada. Tego kompletnie nie rozumiem. Ewidentnie nie moje klimaty. Dobra, teraz słoma i na koniec sianko. To jest chyba słoma. Zawsze mylę słomę z sianem, więc musicie mi to wybaczyć. No i co? No i pojedziemy. Zawieziemy, kupimy krowy. I nie wiem, co dalej. No ale ogólnie, tak jak myślałam, to będzie odcinek tylko z krówek, ze względu na to, że już minęło 15 minut odcinka, a ja nawet jeszcze nie zrobiłam im paszy. Tutaj mam w ogóle trawkę, pole dla nich. Specjalną łąkę zrobiłam dla nich tutaj. Okej, okay, nie wiem tylko, czy one się już uzupełniają. Się już uzupełniają się. Dobra, gicio. To niech się tutaj wrzucą. Wow, tamta tak poleciała, jakby była zrobiona z waty po prostu. Nie no, ja nie wiem, co tu się dzieje. Może to przez ten dotyk. Właśnie, super dotyk i tak dalej. A co, tu już nie ma miejsca na to? Wrzućmy tak obok. Tak na to, ale obok. Wiecie, o co chodzi. Żeby leżało, ale dodało się, kiedy będzie brakować. O tak. W tym sensie mówię. Dobra, jedziemy po ostatni składnik. Ja widzę, że paszy mineralnej tutaj nie ma gdzie wrzucać, więc ideolo, bo wcale mi się by nie chciało po nim jechać.
Ja w ogóle nie wiem, tutaj są jakieś takie, tutaj jest kolejne jakieś... Co to jest? Ciekawe, co, do czego to służy. To jest chyba do gnojówki jakiejś, w sensie do czegoś takiego jak... No nie wiem. Na ten moment po prostu pojadę, biorę ostatnie składniki, biorę krówki i będziemy myśleć, co dalej z nimi zrobić. W sensie zobaczymy, czy to będzie po prostu działać. Okej. Okay. To jadę, moi drodzy. Jadę, widzowie, jadę. Może masakra. Strasznie długo. Ej, tam została jeden snobek został. No trudno, już go nie biorę. To jest nie fair. Myślałam, że wszystkie wyciągnęłam. Cofnij, cofnij, cofnij. One będą gdzieś tutaj. RK, RKKK, RKKK, RKKK. Ano. 8, 9. 9 jest największe. 6 bel. Okej, okay. No i to jest na przykład wszystko już. Nie z tej strony. Bezpiecznie będzie pójść z tej strony, dlatego że w razie W to one się nie sadzą z powrotem. Bo ja mam takie szczęście, że wlatują mi z powrotem te rzeczy do tych schowków. Silosów. Czy jak to się tam nazywa. Okej. Okay. Jeszcze kawałeczek. Dobra, git. I jedziemy. Uś. Ach, i ta choinka cudowna. Co komputer po prostu otworzę, bo... Oj, trochę za głośno. Chłopak grzeje. No u mnie dzisiaj 35 stopni było, więc się nie dziwię mu, że się grzeje tak naprawdę. Też się grzałam cały dzień. Przegrzewałam nawet, bym powiedziała. Okej. Okay. Jechać. Stawić to. Kurczę, mikrofon sobie pizłam, ale tym razem chociaż się nie odłączył. Ostatnio mam takie oferta, że wziąłam sobie mikrofon, pizłam i mi się odłączył w trakcie nagrywek i miałam mały problem, bo mi przez 4 minuty mikrofon nie nagrywał tego, co gadałam, a się nagadałam wtedy. Dobra. I tutaj było Shift I. Niech to się też pozbiera. I tutaj jakieś 2 zostały. I teraz pytanie, czy je są za pełne, czy... Nie, nie były za pełne. Dobra. To to mamy. Ja tego robota paszowego chyba się nie uruchamia w żaden sposób. Tutaj nie widzę, żeby coś się robiło. Tutaj się chyba im ścieliło czymś. Dajcie znać w komentarzach, czym ścieli się u krów. Dobra. To teraz najważniejsza rzecz, czyli bierzemy krówki. No i pojedziemy sobie od razu 60, myślę. Ja chcę mieć tylko łaciatę. A, mam za mało pieniędzy. A, no tak, mam za mało pieniędzy. Zgadza się. To pojedziemy sobie 40 krówek. No to teraz jak nie mogę mieć wszystkich takich samych, w sensie niby mogę, ale dobra, weźmiemy sobie 20 takich. Kup. Tak, i weźmiemy sobie jeszcze tych rudych. 20. Okej, okay, mamy dużo krówek. 40 na 80, one będą się rozmnażać, więc na spokojnie. A, śpią sobie. Łodziaki. Tylko ja muszę jeszcze wymyślić, jak to żarcie im robić. Bo to nie jest proste. Jak wiecie. A czy wiecie, nie wiecie. No, dla was to może być proste. Dla mnie... Ej, no otwieraj mi te drzwi. Dla mnie to nie jest proste, ze względu na to, że ja po prostu jeszcze... Nie miałam tej przyjemności. Strasznie dużo tu jest dziwi, które nie wiem, dokąd prowadzą.
jakieś zlagowane jest. A. Może to trzeba jakoś łączyć? Mokrówki są. Poczekajcie. O, Grasia musi oczywiście zapisać, bo to jest norma, że tak powiem, na moich odcinkach. Tu tego nie ma. U zwierzątek. Ale mam zagwozdkę. Nie wiem, czy powinnam to jakoś uruchomić. To jest ta moja zagwozdka. Ja się nie wiem, czy ten robot paszowy sam sobie już tutaj działa, czy ja muszę go włączyć. W jakiś dziwny, niespotykany sposób. Że w tej grze nic mnie nie zdziwi. To... no. To wolałabym wiedzieć, czy muszę coś z tym zrobić. Może te drzwi jednak się otwierają. Nie no, ani drgną. No ale ten robot nie jeździ. Dobra, idziemy się przespać jeden dzionek. I wtedy sprawdzimy, czy coś się wydarzyło, czy nie. Jeżeli się nic nie wydarzy, to będę myśleć. Strasznie to skomplikowane. Bo akurat muszę się przespać do zbiorów. Jeden miesiąc pszenicy. Bo jeszcze jest niedojrzała i zobaczymy. Co te krówki tam kombinują. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to super. To będzie mnie to bardzo cieszyć. Bo będziemy mogli sobie teraz kupić mleczarnię, a raczej na nią odłożyć. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to wszystko działa i wygląda. No właśnie, nic tu się nie zmieniło. Kompletnie nic się nie zmieniło. A, tutaj się daje jednak paszę. Jak się wydaje. Że tą paszę trzeba im przywieźć i może wtedy dopiero będzie robot działał. Kurczaczki. Ach, coś jest, ale to raczej jest tylko ozdoba. Tutaj dekoracja. Nie no, ja nie wiem. Autentycznie nie mam pojęcia. Dobra, zróbmy tak. Piszcie mi w komentarzach. Czy potrzebna jest pasza mineralna, żeby ruszył robot paszowy? Czy trzeba go jakoś uruchamiać? Jeżeli nie, to co źle zrobiłam i czym trzeba ścielić ukór? A ja sobie tutaj zakończę ten odcineczek, bo już dość długo trwa, ponad 20 minut. I po prostu w przyszłym odcinku dołożymy im co tam trzeba, jak mi podpowiecie. I co? Widzimy się już w następnym. Pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę, suba na kanale. I co? Do zobaczenia. Cześć!